Już za kilka minut ostatnie wydanie informacji, a w nich podamy najnowsze wiadomości spacyfikowanego Kosowa i opowiemy o przygotowaniach do środowego meczu w Chorzowie ze Szwecją. Informacje o 22.55. Zapraszamy. Spokojna, amerykańska gospodyni domowa wygrywa wycieczkę do Paryża. Bujna wyobraźnia czyni ją bohaterką przedziwnych zdarzeń. Rola tajnej agentki ściganej przez gangsterów to dopiero początek. Jobeth Williams jako marzycielka. W środę 31 marca o 21:00. Tylko w Polsacie 2. Richard Dean Anderson jako legendarny MacGyver. Tym razem w pełnometrażowym filmie. Spokojne przyjęcie urodzinowe nagle zmienia się w arenę walki terrorystów. W obliczu zagłady może pomóc tylko MacGyver. Polsat 2 poleca w piątek 2 kwietnia o 21:05. W Wielką Sobotę polecamy. O 13:55 Dustin Hoffman w roli przebojowej Tutsi z Jessica Lang u boku. O 16:20 Patrick Swayze jako tatuś na gigancie, w dodatku z dwójką dzieciaków. O 20:00 Leslie Nielsen wcieli się w porucznika specjalnej troski. Będziecie płakać ze śmiechu. O 21:35 w romantyczny nastrój wprowadzą Was Sandra Bullock i Bill Pullman. Pół godziny przed północą, porcja mocnych wrażeń. Dramatyczna ucieczka przed gangsterami naprawdę trzyma w napięciu. 5 minut po godzinie 1 w nocy, dramat obyczajowy z Olimpią Dukakis i Frankiem Sinatrą. Zapraszamy! Dobra, seks w porządku, ale miłość! Co z miłością? Dzień dobry, Kasiu. To, myślę, jest trudna sztuka. Stoisz przy drodze na jednej nodze. Magazyn Teatru Otwartego zaprasza do Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie mistrzowie sceny uczą sztuki aktorskiej. W niedzielę wielkanocną filmy do wyboru, do koloru. O 12:20 Hakfin zaprasza na spotkanie z wielką przygodą. O 14:20 klasyka komedii. Fragmenty najśmieszniejszych filmów z Flipem i Flapem. 2 godziny później bajka z przymrużeniem oka. Piękna księżniczka, przystojny młodzieniec, gorące uczucie i silna konkurencja. O 20:00 Eddie Murphy i Dan Aykroyd w znanej i lubianej komedii. Niesamowicie zabawna zmiana miejsc. O 22:05 klasyk kina akcji. Chuck Norris jako weteran z Wietnamu rusza z odsieczą uwięzionym kolegom. 5 minut po północy historia dziennikarza, który pada ofiarą fatalnego zauroczenia. O 1:45 Joanna Pacuła trafi na pokład opuszczonego statku i będzie tego żałowała. Zapraszamy. Tequila. To Talk Show, to Talk Show, siadaj i chwytaj! Witamy, Piotr Najsztok. Jacek Żakowski. Czyli Talk Show w Polsacie, środa 21:55. Najpierw, proszę Państwa, zastanowimy się nad tym, czy powstanie lobby na rzecz testamentu życia w Polsce. Później człowiek Niagara. Niagara dlatego, że wyrzuca z siebie tysiące słów na minutę. Jurek Owsiak. Środa 21:55. Talk Show w Polsacie. Naprawdę warto.
przegap. To może być czas na twój biznes. Czwartek, 23:55. Szalenie ambitny asystent senatora musi zaopiekować się córką swojego pracodawcy. Zbuntowana pannica wcale nie ułatwia mu zadania. Charlie Sheen w absolutnie zwariowanej komedii Troje na drodze. Polecamy w czwartek, 1 kwietnia o 20:00. Poniedziałek Wielkanocny to przede wszystkim filmy dla całej rodziny. O 12:10 Laurence Olivier zaopiekuje się dwójką niesfornych uciekinierów. O 15:00 perypetie nastolatki z bagażem doświadczeń. Dowiecie się, dlaczego duże dziewczynki nie płaczą. O 18:10 Louis de Funès, najśmieszniejszy z żandarmów, zrobi wszystko, aby nie przejść na emeryturę. O 20:00 ciąg dalszy świetnej zabawy. Whoopi Goldberg w habicie zakonnicy rozbawi każdego. Na koniec mocne uderzenie. Amerykańsko-polski thriller z Rutgerem Hauerem i Joanną Trzepiecińską w rolach głównych. Polecamy.